W sierpcu rozpoczęły się pierwsze zdjęcia z udziałem aktorów do ekranizacji Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ja chcę żyć! Bić! W scenie przed domem filmowego Macieja Królika Rózeczki zagrali m.in. Marek Perepeczko jako Maciej Chrzciciel, Jerzy Binczycki jako gospodarz i Stefan Schmidt jako Bartek Prusa. W najbliższych dniach na planie swoje pierwsze filmowe kwestie wypowiedzą Bogusław Linda jako ksiądz Robak, Grażyna Szapołowska, Telimena, Andrzej Seweryn w roli sędziego i długo poszukiwana Zosia, którą zagra Alicja Bachleda-Curuś. Z sierpca ekipa Pana Tadeusza przeniesie się pod Warszawę, a potem do Puszczy Augustowskiej. O te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga. To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do czytania księga. Zosia w ogrodzie, anielska czy ziemska, i ta siła zwierzęta stała czy ulotna. Spojrzał Tadeusz, zgubił się, nie wie. Widział, czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy, protazy, husy albo sokół. Nie masz zgody, mopanku, spory na co dzień. Soplicowie, koreszkowie, a moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz Robak, dobrodziej. Kłócą się i Robak mówi, posprzątać, oczyścić, dom przygotować, to cnoty przybędzie. A sędzia na to zrobić powstanie. Ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Kłócą się się i spiskują.
Poloneza czas zacząć, podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się, wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy. Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.
Thank you.